Cześć, z tej strony Wojtek Zięba. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Potrafisz to? Dzisiaj zaprezentuję Wam utwór Stawurskiego pod tytułem Szampan i truskawki. Myślę, że na niejednej playliście sylwestrowej ten utwór na pewno zagości. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, łapkowania w górę tego filmu, a tymczasem zaczynamy! Tradycyjnie zacznijmy od akordów, którymi będziemy się posługiwać w lewej ręce. W tej piosence będziemy używać sześciu. Pierwszy z nich, e-moll. A-moll. Hamol. Gedur. Dedur. Oraz C-dur. Teraz zaprezentuję Wam pierwszą zwrotkę. Gramy ją troszkę niżej niż refren, ponieważ później będzie na refrenie skok w zasadzie, no prawie o oktawę. Zaczynamy. I powtórzenie numer 2. I teraz po pierwszej zwrotce przechodzimy do refrenu, który gramy wyżej, o oktawę. Thank you.
i powtórzenie numer 2 refrenu. Tak prezentuje się refren. I teraz przechodzimy do wstawki. Jest to w zasadzie ostatnia część w tym utworze, którą pokażę. W zasadzie jest tutaj wszystko zgodne z prawą i lewą ręką. Tylko w jednym przypadku występuje mała rozbieżność, ale to zaraz pokażę. Ta rozbieżność jest oczywiście w trzech taktach, bo to się później tam powtarza. Już pokazuję, o co chodzi. Zaczynamy. Wstawka. Tutaj na początku jest wszystko jasne, e-moll. G-dur. D-dur. I tutaj czwarty takt we wstawce, macie to w nutach. W prawej G-dur, w lewej gramy akord C-dur, jeżeli już będziemy na tyle umieć ten utwór, że połączymy dwie ręce. Nie wiem, czy to w obiektywie widać, ale wyjątkowo tutaj zagram C-dur akord. To tak naprawdę nie ma znaczenia, ale chciałem to tutaj pokazać, uzmysłowić. Więc jeszcze raz. Wszystko leci od początku. E-moll. G-dur. D-dur. I uwaga. C-dur, G-dur. I tu mamy takt przerwy. Teraz pokażę właśnie pierwszą część wstawki w pełnym tempie. Koniec pierwszej części wstawki, tutaj jest jeden takt przerwy i teraz nadchodzi druga część wstawki, czyli cztery dźwięki. W zasadzie wszystko jest takie samo, tylko dochodzi jeden dźwięk więcej. Polecam cztery dźwięki grać pierwszym, drugim, czwartym i piątym palcem. Myślę, że to jest najwygodniejszy układ. Oczywiście jeszcze można by było dołożyć zamiast czwartego trzecim palcem, ale w moim przekonaniu pierwszy, drugi, czwarty oraz piąty jest najwygodniejszy. Już pokazuję, jak to wszystko wygląda. E-moll. G-dur.
G-dur, T-dur, i tutaj zaś wyjątek, w lewej C-dur, w prawej G-dur. E-mol, G-dur, D-dur, C-dur i G-dur, C-dur, w prawej G-dur. Jeszcze raz zagram. I właśnie o ten wyjątek mi chodzi, taki sam jak w pierwszej części wstawki, tylko wiadomo, tutaj dochodzi jeden dźwięk więcej. Czyli tylko ten sam wyjątek pokażę. Tam gdzie jest akord C-dur, w lewej gramy normalnie C-dur, a w czterodźwięku... Myślę, że żadnej filozofii większej tu nie ma. Zaprezentuję teraz w nominalnym tempie całość wstawki bez przerwy. Tak prezentuje się całość wstawki i w zasadzie to tyle w tym utworze, ponieważ po wstawce, którą teraz zaprezentowałem, jest druga zwrotka, następnie refren i koniec utworu wieńczy właśnie wstawka. Praktycznie wszystko w kółko to samo, innych rzeczy tutaj nie ma. Jeszcze raz nadmienię, że wszystko jest dodane w nutach, zaprezentowane. Myślę, że spokojnie się rozczytacie. Zachęcam również do obejrzenia mojego wykonania Stachurski Szampan i Truskawki, który jakiś czas temu dodałem na kanał. Tam zagrałem to w innej wersji niż zaraz zagram, ponieważ zaraz zagram w to takiej wersji w zasadzie na brudno piano. Tam zagrałem inaczej, z przygotowaniem większym. Mam nadzieję, że tamta wersja też w razie czego pomoże Wam przyswoić granie tego utworu, a tymczasem zapraszam do całości w skrócie, jak to wygląda.
Mam nadzieję, że teraz potrafisz to i że ten utwór sprawił ci wiele frajdy. Oczywiście w opisie tego filmu są nuty do pobrania. Jestem przekonany, że naprawdę ci pomogą. A ja się już z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!